Przed Mistrzostwami Świata formę sprawdzali również skoczkowie. Konkurs drużynowy w Oberstdorfie wygrali Norwegowie. Polacy bez najlepszych kadrowiczów zajęli 6. miejsce. Tak młodej drużyny nie mieliśmy jeszcze nigdy. Najstarszy 21-letni Jan Ziobro, ale najlepszy zaledwie 18-letni Krzysztof Biegun. We wczorajszym konkursie indywidualnym zdobył pierwszy w karierze punkt Pucharu Świata. Dziś w obu seriach skakał najdalej z biało-czerwonych. 197,5 metra z pierwszej to jego nowy rekord życiowy. Jestem zadowolony z tych lotów, bo jakby nie było, są to pierwsze loty. Mało brakło do 200 metra. Przyzwoite skoki Ziobry, Klemensa Murańki i Aleksandra Zniszczoła pozwoliły zająć 6. miejsce. W najlepszych nastrojach przed Val di Fiemme Norwegowie. Kolejne miejsca dla Austrii, Słowenii i Niemiec. Przed Mistrzostwami Świata formę sprawdzali również skoczkowie. Polacy drużynowy konkurs w Oberstdorfie rozpoczęli jednak bez trenujących w Szczyrku kadrowiczów Łukasza Kruczka. Nieobecność czołówki kolejny raz wykorzystał 18-letni Krzysztof Biegun. We wczorajszym konkursie indywidualnym zdobył pierwszy w karierze punkt Pucharu Świata. Dziś w obu seriach skakał najdalej z biało-czerwonych. 197,5 metra z pierwszej to jego nowy rekord życiowy. Jestem zadowolony z tych lotów, bo jakby nie było, są to pierwsze loty. Mało brakło do 200 metra, no i cieszę się, że tyle się udało skoczyć. Przyzwoite skoki Ziobry, Klemensa Murańki i Aleksandra Zniszczoła pozwoliły zająć 6. miejsce. W najlepszych nastrojach przed Val di Fiemme Norwegowie. Kolejne miejsca dla Austrii, Słowenii i Niemiec.